Cześć, z tej strony Femeber, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kanciastych Przygód. Wow. O, mi się włączyło. Dobra, dzisiaj... Aha, kurde, ja miałem to kończyć. Chwila, ale co to w ogóle było? Chwila, co ja mam w ogóle? Advanced... Pierdoły... chyba Mass Fabricator, tak mi się wydaje. Albo i nie. Nie, tak, bo zrobiłem te dwa. To mam i te dwa miałem zrobić, tak? Tak. Dobra, więc na jakim etapie jestem? Takim, że mam to jedno, Advanced Machine Block. Jak się w ogóle go robi? Gdzie on jest? Oh, the fuck. Chwila. Okej, okay, machine block, te pierdoły i tak dalej. Machine block, te dwa mam, aha, czyli to... Okej. Okay. Czyli potrzebuję jeszcze tin. To i chyba brąz, tak? A brąz przerabiałem, albo przynajmniej próbowałem przerabiać, nie pamiętam, słuchajcie. Troszkę minęło od ostatniego mojego... grania, więc już mi się zapomniało. A jak już to zrobię, to oczywiście mam już kolejny pomysł, co zrobić. Jest to bardzo przydatna rzecz, dlatego z pewnością się tym zajmę. Aha, i tutaj dodałem kilka poziomów tych lejków. A co lepsze, dzięki pewnej osobie, jeden z widzów napisał mi pod ostatnim odcinkiem, żebym Overlocker upgrade, gdy go tutaj sobie właśnie włożę, przyspiesza mi działanie maszyny. Można włożyć maksymalnie 4 do każdej generalnie, więc bardzo przydatna rzecz. Jeden sobie zrobiłem i to już o wiele szybciej idzie. Dobra, to na razie się nie będę tym zajmował, żeby uzupełniać. Chwilka. Gdzie... są przerobione rzeczy. Aha, copper dust. Z tin dustem miałem zrobić. Gdzie ja mam tin? Chwila, bo być może mam podejrzenie, że jest to w skrzynce, aczkolwiek nie jestem pewien. Nie, chyba nie jest to w skrzynce. Chwila. Copper i później chyba miałem właśnie robić tin. Tinu nie mam tutaj. Ale jeszcze dla pewności sprawdzę. Nie. Czyli jednak muszę zrobić. I skoro mam tego 3. Czyli 3 tin dusty. 3 tin dusty potrzebuję. I w ogóle do Maceratora też bym właśnie się przydało taki upgrade. On nie pamiętam, czy był drogi, czy nie. Ja go zrobiłem poza odcinkiem, ale oczywiście w odcinku też sobie taki jeden zrobimy. 3. Nawet już zaraz zobaczę. Set item. Overlocker. No jak widzicie, nie jest ciężko. Kable i to jest generalnie banał. Tylko te właśnie pierdoły. A nie, to też nie. Dobra, już pamiętam sobie, jak to się robiło. Jak widzicie, 4 tinu i na środku water bucket, więc no czyli po prostu chciałem powiedzieć skrzynia. Chciałem tin, ale dobra, niech będzie. Nie pamiętam. Okej. O Boże, jak to się wlecze. Nie, rzeczywiście tutaj muszę dać to ulepszenie. Tutaj skoro już się kończą. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I plany na przyszłość odnośnie tego, co chciałbym zrobić, to może jeszcze nie teraz, powiem później, jak się już tutaj wszystko przerobi i będę miał Mass Fabricator, tylko nie pamiętam, do czego on służył. Dobra, zaraz sobie sprawdzę, bo i tak będę musiał tutaj coś zrobić. Aha, chwila. Mas. I to się przepalało, prawda? Się robiło. Do...
Dobra. O, goddamme, to 6 nawet wyszło. Dobra, cokolwiek. Teraz muszę to normalnie przepalić. Normalnie. Szkoda, że tutaj właśnie nie mam. No nie mam. Zwykłego piecyka muszę sobie tam postawić. Gdzie nawet teraz mogłem postawić, ale nie mam węgla. A teoretycznie mogę w sumie też elektryczny, zwykły postawić, więc chyba się w niego zaopatrzę, bo z tego co wiem, on nie jest drogi. Chwilka. Electric furnace. Iron furnace. Okej, okay, a electric robi się z tego. Dobra, to może kiedy indziej. Teraz mi się już nie chce robić tych pierdół znowu. Gdzie jest? Tutaj jest, okej. Okay. I potrzebuję dwa takie, czyli no akurat 6 tinu, 6 kopru i 6 brązu. Szybciej. Typowo, nie wierzę, no kaban. Okej. Okay. Już jedno mogę zrobić, nawet przy okazji sprawdzę, czy dobrze myślę, czy w ogóle kolejność ma znaczenie. Chyba ma. Shit. Może tak. What the fuck? Jak to się robiło? Lol. A może nie to, albo nie tin, tylko koper i rafinerowane. Zaraz się okaże. No bez jaj. No to może jednak tin, no ale jakoś. A może. Nie no, zwykłe żelazo raczej nie. Kurde, jak to się robiło bez kitu. Tego tutaj nie będzie raczej, cholera. Chwila. Kurde, jak to się robi? A może. Rzeczy, które można przepalić. To powinno tutaj być. To musi tutaj być. Bo to się. A nie, bo to się nie przepala. To się w kompresorze robi. What the fuck? Ja pierniczę nie ma. O, jest! Jest! Cholera! Rafinerowany tin i brąz. What the fuck? Kurde, mordę. Brąz, tin i rafinerowane. No! I tylko, że. Nie, dwa potrzebuję, dobrze. Brąz. Damy sobie tutaj. Tin, koper. To już idę robić. To na razie mogę odłożyć. Dobra, już biegnę do kompresora. Co niestety trochę zajmie. Generalnie paczka 1.6.2 już została udostępniona przez Kuśka, ale była ona udostępniona tylko przez kilka godzin z racji tej, żeby uniknąć osób, które by się ewentualnie podszywały pod tą jego jakby paczkę czy coś takiego. No szkoda, bo ja generalnie się nie załapałem na to, no nie siedzę 24 godziny na dobę na Facebooku i ciężko jest naprawdę trafić na coś takiego, więc no. Cóż, nie załapałem się, więc no kurde, już prawdopodobnie mógł ten odcinek kręcić na 1.6.2, ale niestety nie mogę, bo nie załapałem się na paczkę. Także, dobra, ile mamy w ogóle tej energii? W cholerę. Ta. Come on, dawaj to. Okej. I teraz możemy wreszcie. A chwila. Ja to mogę tutaj zmontować i postawić. Tylko ja się bardzo wkurzę, jak ten masfabrykator wybuchnie, więc sprawdzę sobie jeszcze raz. Aha, masfabrykator bezpośrednio do MFE. Dobra, i. To było tu. To było tu, pamiętam. A, dupa. Jeszcze to muszę zrobić. Chwila, to było tak. Tak, i co było na środku? Machine block.
Dobra, i teraz tak. Tego nie. Tak. Kurde, nie to. Mass Fabricator. Okej, okay. Tylko przydałoby się tą rurę może wyciągnąć troszkę. W razie gdybym coś jeszcze chciał tu podłączyć, bo mogę teoretycznie jeszcze, czekajcie, podłączyć tutaj, mogę Induction Furnace, aczkolwiek nie wiem, czy mi będzie w przyszłości potrzebne, no ale w razie czego. Dobra, czy wybuchnie? Jest! Aha! I tutaj wajcha się przydała, by... Żebym ja go mógł włączać albo wyłączać, tak? To trzeba było na tym postawić? Tak. Okej, okay, super. I teraz... aha, w masie fabrykatorze wrzucało się chyba to, tak? I z tego umater się robił. Dobrze, ja myślę? Troll. Totalny troll. No dobra, ale chyba coś takiego. Dobra, niech się... Albo dobra, na razie tego nie potrzebuję, więc się niech nie nagrzewa. Czy cokolwiek to tam robi. Aczkolwiek niech się nagrzewa. Wow, ale to ciągnie. Ale chwila, jak wyłączę, to ta energia spada, czy ona zostaje? Dobrze, chwilę zostawię to i sprawdzę. Tu za ten czas sobie dorzucę kobla. Pach, pach, pach. O, cały poszedł. Dobrze. Jeszcze jeden. Stack, please. Okej. Okay. Tam ile tego jest? No, całkiem spoko. Jak tam? Nie spada, dobra. Czyli ja sobie to napełnię. Idę się przespać i zrobimy ten overlocker cały. Upgrade. I myślę, że dam go do maceratora, bo często macerator potrzebuje. Aczkolwiek... No, jakbym gdzieś tam potrzebował go... Gdzie indziej to sobie można go zawsze przełożyć, to nie problem. Dobra, prześpimy się szybko. I już robię ten overlocker cały. Pierwsze co to, ten tin trzeba dać z wiadrem wody. Aha, chwila. Coś mi się... Przypomina, że tutaj nie są inne baterie, czyli więcej tego potrzebuję. Trzy takie baterie potrzebuję, niestety. O, tino mi nie starczy. Dobra, za chwilkę sobie dobiorę jeszcze jeden. Pach, 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 pach. Dobra, mamy te trzy baterie, one się nie stakują. Overlocker, over, fucken, a nie, dobrze, overlocket head event, nie wiem, dobra, cokolwiek, aha, to i izolowane, raz, dwa, jedno to, pach, pach, lol, pilot wychodzi, spoko, okej. Okay. Oh yeah. Nie wiem, po co zostawiłem sobie dwa tamte. Ciąże na coś mi były potrzebne. Dobra, czyli to sobie już włożymy do maceratora. Ja zobaczę, czy się już naładował ten mass fabrikator. Chyba jeszcze nie. No dobra. Tutaj niepotrzebne mi na razie szybsze. 51% dopiero. Loli, prawie całą energię zażarło. Trudno. Bardzo dobrze w sumie, bo ta energia i tak na nic mi się na razie nie przydaje. No, super. Super. Dobrze, i teraz zajmiemy się tym, co ja chcę wdrążyć tutaj. Bo tak czy inaczej, w sumie, no słuchajcie, będę przenosił się na inną mapę, więc ta mapa już mnie kij z tą mapą. Tak naprawdę mogę sobie ją troszeczkę zniszczyć. Co mam na myśli? Mam na myśli, mówiąc to, żeby... Istnieje taka maszynka tutaj, ostatnio mi Kamil to pokazał. Back. Set item, o, dobra. Kurde,
Quarry. Tak, to jest to. Bardzo drogie, jak widzicie w zrobieniu, ale jest tego warte. Dobra. Iron Gear. Najpierw trzeba zrobić drewniany, potem stone'owy i trzy takie. Dobra. Czyli bierzemy się za robotę. Bo trochę tego będzie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pach. Okej, teraz żelazko. Dobrze, i to już jest gotowe. I teraz tak, to jeszcze oczywiście nie koniec, bo musimy zrobić dwa złote, czyli kolejne. No niestety, znaczy łatwiej jest w zrobieniu generalnie, ale zabiera dużo surowców. Ale przynajmniej wreszcie na coś mi się tu złoto przyda, bo jak widzicie złota mam od cholery. I praktycznie do niczego mi ono nie jest potrzebne. Złoto, dobra, mamy złoto. Złote i jeszcze będziemy potrzebować diamenty. I dwa potrzebujemy, prawda? Prawda. Patyków mi nie starczy. Oh yeah. I chyba mi ironu nie starczy. A tu przy okazji sobie. Fuck. Przepalę. Ale z dołu też muszę wziąć. Czekajcie, starczy czy nie? A starczy. Lol, co to jest? Washing machine room. Fuck. Tak, teraz złote. Bo najpierw trzeba złote, prawda? Nie da się od razu. Tak. Niestety. Okej, mamy złote i teraz diamentowe. To już mogę odłożyć, to też. Jeszcze kilo diamentowy. Czyli oddać mi trzy diamenty. I redstone tam był potrzebny, prawda? Redstone, pach, pach. Pach, pach. Pach, pach, pach. Yeah! I słuchajcie, to sobie generalnie mogę postawić gdziekolwiek tak naprawdę. Mam nadzieję, że to mogę zebrać kilofem. I to wyznacza mi jakiś tam obszar. I generalnie, gdybym do tego podłączył silniki, to by sobie zaczęło działać. Jest fajnie, działa, że mogę to zebrać. Jednakże on wyznacza troszeczkę mały ten obiekt, teren zaznacza. Dlatego postanowiłem zrobić samemu rzeczy, które za to odpowiadają. I do tego służy, do zaznaczenia to był mark, tak? O, jest tak, coś takiego. Landmark. Aha, okej, już pamiętam. Cztery mi wystarczą oczywiście, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Dobra, mam cztery i jeszcze do tego potrzebuję silniki. Ja tutaj pamiętam, że robiłem. Takie potrzebuję. Ten jeden sobie stąd zapożyczę. Wezmę też węgiel. Tyle węgla, to sobie muszę też wziąć. Jeszcze jeden tak w sumie. To sobie zostawiam tu. I teraz tak, ten silnik, tak? To jest Stirling Engine. Już sobie patrzę, bo jeszcze jeden bym zrobił. Stirling. A nawet dwa zrobię, wiecie? Aha, tylko piston. Oczywiście, znowu piston. Boże, ja nie pamiętam, jak się piston robi. Ale już zrobię przynajmniej sobie te trzy te silniki. I myślę, że będzie spoko. Okej. Tylko muszę znaleźć, jak się piston robi. Wybaczcie. Ile w ogóle nagrywam? 20 minut, więc nie jest źle. Piston, piston. Teraz czego znaleźć oczywiście. Jest, dobra. Drewno. Kobel.
Dwa sobie zrobię. Aha, to jak dwa, to potrzebuję więcej drewna. Tego. Sporo drewna tym razem. Dobra, w sumie nie potrzebowałem więcej drewna, ale nieważne. A da fuck, więcej kobla potrzebuję. A cały kobel wyniosłem, no bez jaj chyba, czy nie? Czy jest to coś? Nie, całego nie wyniosłem, bez jaj. No, mówię, że nie wyniosłem, bo to była lekka przesada. I teraz już zresztą nie będę wynosił więcej kobla, bo nie potrzebuję tego robić. Jak to było? Redstone. I to, dobra, super. Aha, już teraz się biorę za patyki, bo znowu muszę dwa te zrobić. Wood gear i stone gear. Okej, okay. Są dwa. Szkło i kobel. Kobla mam. I dwa szkła sobie wezmę. Chwila. Aha, dobra, więcej będę musiał tych zrobić. Co to było? Jak? Tak? O, okej. Czyli muszę jeszcze zrobić dwa te... O, właśnie. Te pierdoły. Okej. Pach, piston. To i szkło. Super. Węgiel mam. Wrócimy koper. Dobra. I teraz tak, to jeszcze nie jest do końca tak łatwo, bo tak, potrzebuję rury. To raz. No teraz właśnie pytanie, kurczę. Ale nie, no okej, okay, jest okej okay w sumie. I teraz tylko tak, ja bym chciał jeszcze zrobić jeszcze troszkę tych rur. Okej, okay, tak się robiło. Czyli szkło poproszę. Okej, okay, myślę, że tyle wystarczy. No, ponad tak, to już jak na pewno wystarczy. I teraz jeszcze chwilka, czy ja wszystko mam. Węgiel, silniki, to. Chyba tak, chyba mam wszystko. Tak mi się wydaje. Tak, wszystko. Aha, nie, o kurde, nie. Dobra, czekajcie, wróć. Nie mogę tego sobie tak zrobić. Potrzebuję skrzynię jednak. Ale zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. 6 skrzyń. Za mało. 8. Dobra, 14 łącznie. Drewna ledwo co mam. Dobra, super. Okej. Teraz muszę wymyślić miejsce jakieś. Najlepiej tam, gdzie są góry, bo tam najwięcej tego się utnie. I generalnie za chwilkę wam wytłumaczę, o co kaman. Może tą górę. A przy okazji, czekajcie, zerknę tylko do środka. Jak to tutaj sytuacja wygląda. Lol, umater mi się zrobił. I mam 35%. A czemu? Lol, i mi cały czas energię zżera. What the fuck? Dziwne. To mi dajcie. Tutaj już nie ma. Tutaj jest ledwo. Oj, tutaj mało kobla. Dobra, ale to bez znaczenia generalnie. Aha, jest noc i energia się nie zbiera, więc zaraz stanie także recycle. Chyba? Tak, zaraz stanie. A tutaj... Do czego ten umater cholerny był? Dobra, dychę wrzucę. Cokolwiek, dobra. Idę się szybko przespać, nie wiem czy zdążę jeszcze, ale chyba zdążę. Albo i nie. Może to sobie już zostawimy na
następny odcinek będę miał przynajmniej was czym zainteresować. Bo generalnie rzecz bardzo fajna. O, you son of a... Fuck. Dobra, idziemy się na górę przespać, bo przez pająka nie mogę spać. No ta... Fuck. Idziemy do Enera w takim razie. Wybacz, Ener. Dobra. Okej. Okay. Już zaraz sprawdzę. Ile nagrania, to mogę sobie wyłączyć notatnik. 25 minut, no to teoretycznie jeszcze bym zdążył, ale może jednak wyjdzie po prostu krótszy odcinek i tyle, więc myślę, że w przyszłym odcinku sobie rozłożymy to coś i będziemy pozyskiwać wszystkie materiały, które mi się przydadzą w pewnym sensie. Dajcie mi znać jeszcze a propos tego masfabrykatora, czemu on tak dziwnie działa, bo troszeczkę mnie to zdziwiło, że nie napełnił się do 100%, a mimo wszystko... Czemu to nie przechodzi? Ha, bo ten od razu zużywa. No dobra, tutaj... Co, już całą energię zużyłeś? Boże... To czekajcie, czekajcie, ja w takim razie wykorzystam swoje drewno wreszcie. W takim bądź razie, skoro już, żebym wszystko wykorzystał. Pach, pach. I już lecimy. Dobra, tu za dużo miejsca tu nie mam. W ekwipunku. Już zaraz sobie troszkę więcej tej energii damy. Okej. Okay. Jeszcze więcej. W sumie mógłbym to prawie, że wszystko wyrąbać. Tu jest wszystko. Pach, 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 pach. Tu już jest cały stack. Tu jest też wszystko. No i tutaj sobie idzie powoli. No, o wiele więcej tej energii teraz już jest. Idzie z dnia, znaczy z solarów i stąd. Czekajcie, jak to włączę. Ale zżera, ja pierdzielę. Cokolwiek. Dobra, no to co, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mówię, w przyszłym odcinku sobie postawimy to quarry. Wyznaczymy oczywiście obszar, w jakim on będzie działał. No i ustawimy sobie silniki, zasilimy to i będzie cacy. Mówię, dajcie jeszcze mi znać, jeżeli ktoś by się znał na tym, co z tym masfabrykatorem, czemu on do 100% jakby nie chce dojść. Tak wiecie, na stałe. Bo wcześniej chyba była energia, ale doszedł do 50 czy... Spadł nawet do 35, coś takiego dziwnego z tym się dzieje, nie wiem, what the fuck. No ale dobra, mówię, wszystko się w czasie okaże. No także cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.